Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski. Panie burmistrzu, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa również bardzo serdecznie. Panie burmistrzu, dzisiaj ważny temat, temat finansów, temat, który jest, no, mówiąc kolokwialnie, wałkowany od kilku tygodni, chociaż z pełną powagą o tym mówimy, bo sytuacja jest poważna. W zasadzie o Pana opinię na początek chciałbym zapytać, jak ocenia Pan aktualną sytuację finansową gminy miasta Sanoka? Sytuacja jest trudna. Mamy braki w środkach, które mogłyby zasilić ten budżet. To pokazuje, że nie tylko my, ale też wiele samorządów w Polsce poprzez ustawodawcę zostaliśmy postawieni pod ścianą. Mniejsze wpływy z dochodów, które wpływają na nasz budżet oraz, można powiedzieć, wydatki bieżące, które wzrastają drastycznie od 2018 roku, odkąd przyjąłem funkcję burmistrza. Na same wynagrodzenia mamy wzrost około 60 milionów więcej. Już nie mówimy tutaj o kosztach energetycznych czy paliwa. Kto Pana zdaniem jest odpowiedzialny za doprowadzenie do sytuacji, w której miasto tak dramatycznie potrzebuje kredytu? Nie boję się użyć tego słowa, właśnie w sposób dramatyczny toczone są boje o to, żeby ten kredyt wziąć. Jeśli nie kto, to co Pana zdaniem doprowadziło do tej sytuacji? Struktura finansowa, która w tej chwili jest przygotowana dla samorządów, powoduje to, że my dzisiaj w budżecie naszego miasta tracimy około 12 milionów z dochodów, które powinny wpływać z Ministerstwa Finansów. Są to dochody z PIT, CIT oraz ulg ryczałtowych dla podmiotów prywatnych. To kwota duża, która zasilałaby wydatki bieżące. A druga sprawa dotyczy obligacji, które mamy wpisane w budżet na rok 2024. Również niepodjęcie decyzji przez Radę, czyli uruchomienie tych obligacji powoduje, że my tracimy tak zwaną płynność finansową, ponieważ te obligacje są wpisane w inwestycje, które realizujemy na terenie miasta Sanoka, które są trwałe wpisane w ten budżet i musimy je realizować. Panie burmistrzu, zapytam wprost i proszę o szczerą odpowiedź. Czy ma Pan sobie coś do zarzucenia, jeśli chodzi o aktualną sytuację finansową gminy miasta Sanoka? Myślę, że tworzony budżet w 2023 roku na 2024 mógł być bardziej realnie tworzony pod tą sytuację, która faktycznie dzisiaj uderza w samorządy. Ja jestem odpowiedzialny za realizację projektów uchwał, które są podejmowane przez Radę Miasta Sanoka. I ten budżet muszę realizować jako władza wykonawcza. Także to nasze wspólne dzieło i musimy ten budżet na tyle mocno teraz wiązać i uratować, aby ten rok zamknąć i przystąpić do kolejnego roku z większym entuzjazmem, ponieważ widzimy, że Ministerstwo Finansów przygotowało dla nas też dużo lepsze warunki finansowania tego budżetu. Tak, o te kwestie chciałem zapytać w dalszej części wywiadu, natomiast wrócę też do dzisiejszej daty. Dzisiaj mamy pierwszy dzień sierpnia, więc to jest też data, o której wspominali Państwo podczas kilku ostatnich sesji nadzwyczajnych. Mowa oczywiście o wypłatach dla nauczycieli, dla pracowników obsługi szkół. 3 dni temu podczas sesji nadzwyczajnej skarbnik Michał Siwak mówił, że no nie jest to kwestia w 100% przesądzona, w 100% pewna, że dzisiaj nauczyciele, pracownicy obsługi szkół otrzymają wynagrodzenia. Czy coś od tych 3 dni się zmieniło? Wreszcie, no to jest to najważniejsze pytanie. Czy dzisiaj na konta nauczycieli sanockich szkół wpłyną wynagrodzenia? Tak, dzisiaj na konta sanockich szkół wpłyną wynagrodzenia. Udało się zbilansować na tyle ten budżet, aby ta płynność finansowa została zachowana, choć składki ZUS-owskie nie zostaną zapłacone, ale mamy na to jeszcze 5 dni. Liczymy na kolejne wpływy do budżetu miasta, ale musimy sobie zdać sprawę, że dzisiaj subwencja oświatowa pokrywa tylko subwencję oświatową nauczycieli szkół podstawowych. Nauczyciele przedszkoli i żłobków nie otrzymują tego wsparcia, takiego, na jakim my liczymy, ponieważ my jako miasto dokładamy ponad 40% do oświaty. To jest bardzo duża kwota, która też pokazuje nas w obliczu innych samorządów jako jeden samorząd najwięcej dodających do tego obszaru, przede wszystkim związanego z edukacją. A dlaczego na tym polu, o którym Pan wskazał, różnimy się od innych samorządów? Bo przypomnę, że oczywiście finansowanie oświaty, dokładanie tych pieniędzy do subwencji, to jest zadanie własne każdej gminy. To jest zadanie własne gminy. Faktycznie w 2017-18 roku, gdzie było, można powiedzieć, była możliwość przekształcenia, restrukturyzacja całej oświaty, miasto tego nie podjęło. Był to okres wyborczy, była likwidacja gimnazjów i nie wpłynęliśmy na to, aby tą restrukturyzację na tyle poważnie zrobić, żebyśmy dzisiaj nie dopłacali w porównaniu do na przykład Jasła 11 milionów więcej przy takiej samej ilości dzieci uczących się w szkołach podstawowych, żłobkach i przedszkolach. Struktura
Została oparta też nasza, obecnie oparta o audyt i analizujemy ten audyt. Wdrożyliśmy działania oszczędnościowe w okresie 5 lub teraz 6 roku. Mamy 73 etaty mniej w szkołach. Widzimy, że demografia też jest nieubłagalna i pokazuje nam kierunek naszego działania. No będziemy musieli faktycznie arkusze organizacyjne na tyle mocno prześwietlać, abyśmy jak najmniej dokładali do tej oświaty i systematycznie wprowadzali też działania oszczędnościowe. Wspomniał Pan właśnie o tym audycie, o którym swego czasu było głośno. Czy pamięta Pan może kwotę, którą udało się w ramach tej restrukturyzacji tego audytu w ujęciu takim całościowym zaoszczędzić po tym audycie? Tutaj możemy powiedzieć tak, zaoszczędzone, jeżeli byśmy brali pod uwagę obszar tych wynagrodzeń, który był w tamtym okresie realizowany i audytowany, to mamy oszczędności na poziomie nawet ponad 2 milionów rocznie. Ale dzisiaj musimy powiedzieć o tym, że wydatki bieżące wzrosły nam kilkukrotnie, a wzrosły nam poprzez wynagrodzenia osobowe. Jeżeli wynagrodzenia osobowe zasadnicze z 2100 wzrastają dziś do 4300, a jeszcze w następnym roku będą o 326 zł większe, to pokazuje, że choćbyśmy nawet oszczędzali, to wynagrodzenia osobowe poszczególnej jednej osoby są dużo większe niż wcześniej. Dlatego musimy podejmować też działania w innych obszarach i myślę, że w najbliższych dniach przedstawimy też taki program oszczędnościowy, który będzie realnie pokazywał, co możemy stworzyć tutaj na terenie naszego miasta, aby środki, które dodatkowo musimy dopłacać do oświaty, były jak najmniejsze. A kiedy nauczyciele mogą spodziewać się wypłat, jeśli chodzi o fundusz socjalny? Fundusz socjalny zgodnie z regulaminem możemy wypłacić do 31 sierpnia i z tego co mam informację od referatu finansowego pana skarbnika, będziemy starali się w połowie sierpnia lub koło 20 sierpnia taki przelew zrobić do szkół, tak aby dyrektorzy później mogli oczywiście rozdysponować tu wśród swoich pracowników. Podczas sesji nadzwyczajnej radni po raz piąty odmówili panu emisji obligacji komunalnych, za to można powiedzieć, że poszli panu na rękę, jeśli chodzi o zwiększenie limitu w tym kredycie obrotowym, z którego może pan korzystać w zakresie pokrycia występującego w trakcie roku deficytu z 6 milionów na 12 milionów złotych. Proszę powiedzieć, kiedy zamierza pan sięgnąć po te dodatkowe środki i na ile one wystarczą? Pytam o to w perspektywie tego, że do końca roku ten kredyt trzeba będzie spłacić. W tej chwili jesteśmy na etapie zamknięcia tego półrocza. Mamy wszystkie sprawozdania i raporty, które pokazują nam, jak faktycznie przedstawiają się wpływy do budżetu miasta. Też widzimy, jakie mamy straty w stosunku do tego, co było planowane. Jest to kwota mniej więcej około 1 200 000, które tracimy miesięcznie. Czyli tak jak już powiedziałem, około 12 milionów mniejsze wpływy. Pan skarbnik również analizuje inwestycje, które w tej chwili są realizowane i które potrzebują zabezpieczenia. Mamy zobowiązania finansowe, które musimy płacić, dlatego też te środki, które zostały wskazane przez Radę, one zostaną wykorzystane w tym okresie jak najszybciej do realizacji tych faktur, zobowiązań, które są niezbędne, a następnie będziemy liczyć na to przysłowiowe zielone światło od Rady, ponieważ to już trwa dosyć długo. Jest to niepokojące, bo każdy dokument, który gdzieś jest przedstawiany Radzie, później okazuje się, że czegoś w nim brakuje. Na razie nie ma tego porozumienia. Liczę na to, że radni zrozumieją, że budżet, który został zatwierdzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz przez Radę Miasta uchwałą, który ja muszę realizować, będę w stanie realizować poprzez obligacje, które są jakby zabezpieczeniem dla tych inwestycji, które, jak wiemy, są realizowane na terenie miasta Sanoka i za które wykonawcy oczekują wynagrodzenia, zapłaty, ponieważ ta praca już tam trwa i ta praca jest bardzo zaawansowana. Do tej pory jednak 5 sesji, w cudzysłowie, obligacyjnych. Nie udało się uchwalić uchwał dotyczących zaciągnięcia właśnie tego zobowiązania w formie obligacji komunalnych. Ale jaki jest Pana plan na kolejne dni, na kolejne tygodnie, bo ten impas trwa, a przypomnę, że nowy skarbnik, pan Michał Siwak, wspomniał, że według jego takich pierwszych obliczeń do końca roku, aby spiąć budżet, potrzebnych będzie nie 12, nie 20, a około 35 milionów złotych. To jest potężna kwota. Jak zamierza Pan sobie z tym poradzić?
to jest potężna kwota, ale w tej kwocie jest te 20 milionów obligacji, musimy o tym pamiętać, czyli 20 milionów coś, co jest wpisane w budżecie i ta kwota, o której wspomniałem, brakująca prawdopodobnie na wydatki bieżące i na te zapotrzebowania, można powiedzieć, naszych jednostek podległych przy realizacji swojego budżetu. To jest kwota, na którą napotykamy, którą też informujemy Regionalną Izbę Obrachunkową, którą informujemy też nasze ministerstwo. Wiele samorządów o tym pisze, że we wrześniu brak jest płynności finansowej w wielu samorządach. Dzisiaj czytamy różnego rodzaju artykuły, choćby nawet o Krakowie, który nie ma na wypłaty dla nauczycieli, 6 miliardów zadłużenia samorządu krakowskiego. To są kwoty, które rosną z roku na rok dwukrotnie. My możemy powiedzieć tak, rozpoczęliśmy inwestycje, które musimy zakończyć, ponieważ to są inwestycje, jakby, które mają być motorem napędowym, które mają pokazać, że kolejne podatki i wpływy do miasta będą przychodzić. To są inwestycje pokazujące, że idziemy w dobrą stronę i one były rozpoczęte w poprzedniej kadencji. Musimy je zakończyć. Dzisiaj nie możemy sobie, nie wiem, nie dofinansować strefy gospodarczej, która jest na 80% zaawansowania, a która dostarczy nam nowe miejsca pracy dla podmiotów, nowa infrastruktura uzbrojona, w której mogą te podmioty funkcjonować. Dlatego też musimy patrzeć realnie. Radni muszą też patrzeć realnie na to, że te środki zostały wpisane w budżet i musimy taką kwotę zabezpieczyć obligacjami, a pozostałą kwotę, no mam nadzieję, że ten program oszczędnościowy, który przygotujemy do 10 sierpnia i który przedstawię również radnym, będzie takim odzwierciedleniem tego, w jakim kierunku idziemy wspólnie, bo to jest nasza wspólna rola. Nie burmistrz Matuszewski, nie wiem, personalnie któryś z radnych, tylko miasto i działania na rzecz miasta, rozwoju tego naszego miasta oraz realizacji budżetu, który został zatwierdzony. Czyli w najbliższych dniach, rozumiem, możemy się spodziewać kolejnego Pana wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej i przedstawienie tego projektu uchwały dotyczącego emisji obligacji. Tak jest. Myślę, że w połowie sierpnia, jak już będziemy po zatwierdzonym tym programie oszczędnościowym, będę starał się już po 10 sierpnia zorganizować spotkanie z Radą Miasta. Okres wakacyjny, ale nasza praca musi być też weryfikowana przez mieszkańców. Myślę, że którzy są coraz bardziej zainteresowani tym, co się dzieje w samorządzie, musimy w połowie sierpnia spotkać się na pewno, przeanalizować program oszczędnościowy i wdrożyć działania, które pokażą, że ten rok zamkniemy, a kolejny będzie dużo lepszym rokiem. Mam nadzieję, że taki będzie. I to będzie powrót do kwoty 20 milionów, czy tak jak ostatnio 12 milionów obligacji? To znaczy, myśmy zmienili ten obszar obligacji na 12 milionów, bodajże 700 tysięcy, ze względu na zapotrzebowania, które są w najbliższym czasie do zapłacenia. Tu już będzie kwota pełna pewnie, którą będziemy musieli zabezpieczyć oraz środki, które pewnie pan skarbnik wskaże poprzez przeanalizowanie tego programu oszczędnościowego. Kwota pełna, czyli? No około 32-35 milionów. Proszę powiedzieć, panie burmistrzu, dlaczego nie zdecydował się pan na przedstawienie tego projektu uchwały dotyczącego emisji obligacji w pierwszych miesiącach tego roku, kiedy po pierwsze, no mówiąc kolokwialnie, ale de facto też miał pan większość w Radzie, a po drugie, no te zapisy dotyczące emisji obligacji, o które pan przywołuje choćby podczas sesji czy podczas dzisiejszej naszej rozmowy, no znane były co najmniej od 10 dnia stycznia, kiedy uchwalono budżet na 2024 rok, no a przypomnijmy, że przecież przez kilka miesięcy trwały prace nad tym budżetem, a więc no gdzieś te kwoty były znane. Tak, tylko harmonogram prac, który realizujemy na terenie miasta Sanoka inwestycyjny, który faktycznie obejmuje obligacje, z których możemy korzystać, tak naprawdę rozpoczynał się w końcem kwietnia, maja. Te inwestycje wtedy potrzebowały tego zabezpieczenia finansowego. Dzisiaj wiemy, że one postępują. My w tym okresie pierwszych 4 miesięcy mieliśmy środki, które zabezpieczaliśmy na inwestycje, bo dzisiaj mamy prawie 7 milionów naszych własnych środków, które już wdrożyliśmy inwestycje, a powinny być zabezpieczone z obligacji. Dlatego też na wydatki bieżące nam brakuje, ponieważ te środki zostały wykorzystane na inwestycje realizowane na terenie miasta Sanoka. Harmonogram był tak przedstawiony, nie skupialiśmy się wtedy jeszcze. Był taki dosyć gorący okres, oczywiście każdy nawiązuje do tego okresu kampanii wyborczej. No właśnie, czy wtedy... nie bał się na przykład pan tego, że radni nie będą chcieli podjąć takiej uchwały, wiedząc, że większość z nich startowała po prostu w kolejnych wyborach?
Też tak podejrzewałem, ponieważ były takie decyzje, które wcześniej już konsultowałem z radnymi dotyczące nawet tego, że mamy decyzje związane z podniesieniem na przykład podatków od nieruchomości. W ostatnim roku budżetowym radni jednoznacznie mówili, że oni nie chcą podnosić tych podatków, a dziś mamy najniższe podatki w obszarze chyba naszego całego województwa, jeśli chodzi o podatki od nieruchomości. Jak rozmawiam z niektórymi skarbnikami, prezydentami innych samorządów, to pytają się, dlaczego my nie podejmowaliśmy takich działań, ponieważ dzisiaj tracimy na samym podatku od nieruchomości 12 milionów złotych. No właśnie, ale w budżecie też ta kwota jest zawyżona, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, o około 5 milionów złotych. No też tego projektu uchwały jakby zwiększającego podatki do tej pory nie było. No jak sobie też samorząd z tym poradzi, bo 5 milionów to też jest dużo. Tak, i tutaj chcieliśmy nadrobić to sprzedażą nieruchomości, ale też jest sytuacja taka globalna i nasza, można powiedzieć, geopolityczna, która pokazuje, że przedsiębiorcy również liczą każdą złotówkę, biorąc pod uwagę wynagrodzenia osobowe, i nie każdy z nich, ten, który wcześniej oferował nam zakup jakiejś nieruchomości albo był zainteresowany taką nieruchomością, dzisiaj chcę to realizować, ponieważ analizuje też sytuację, tak jak już powiedziałem, polityczną i widzi, że wynagrodzenia osobowe, wydatki bieżące też uderzają w podmioty prywatne, też uderzają w firmy i te środki są coraz mniejsze na inwestowanie dalsze. Dlatego my jako samorząd musimy, wzmacniając siebie, musimy wzmacniać przedsiębiorców. Jeżeli będziemy tworzyć ofertę, która będzie pokazywać nam dodatkowe możliwości dla przedsiębiorców, to na pewno będzie to z siłą dla miasta. Ale też, panie burmistrzu, dotknął tutaj pan kolejnego ważnego kłopotu, myślę, bo to będzie kłopot dla miasta. Być może zaprzeczy pan temu, będziemy się na pewno wszyscy jako mieszkańcy cieszyć, ale w budżecie na ten rok też, jeśli chodzi o sprzedaż majątkową, zapisana jest kwota 9 milionów złotych. Na tym etapie, czyli po pierwszym półroczu 13%, jeśli chodzi o wykonanie tego planu. Czy myśli pan, że ten procent jakoś znacząco wzrośnie do końca roku? No i właśnie też prowadzimy takie rozmowy. Wczoraj byłem też daleko od Sanoka po to, aby rozmawiać z kolejnymi podmiotami, które są zainteresowane wykupem nieruchomości na strefie gospodarczej, bo tam bym chciał, aby ta siła przedsiębiorców coraz bardziej funkcjonowała i pokazywała, że idziemy w dobrym kierunku, tworząc uzbrojoną tą strefę. Liczę na kolejne podmioty. Czy uda się nam tą kwotę uzyskać? Według moich wyliczeń 60-70% powinniśmy uzyskać tej kwoty. Co z pozostałą, to będzie zależało od tego, jakie inwestycje wdrożymy i czy na terenach prywatnych, które też wiemy, że będą realizowane inwestycje, choćby realizowany pasaż handlowy, na który bardzo też mocno liczymy, ponieważ to są dodatkowe dochody do miasta. Prace będą postępować zgodnie z harmonogramem. Dziś to jest wiele uwarunkowań, które hamuje nas w wielu obszarach, dlatego też wspieramy się nawzajem z przedsiębiorcami, ale to też jest siła wyższa. I panie burmistrzu, jeszcze ostatni raz chciałem wrócić do obligacji. W przypadku emisji obligacji na 20 milionów złotych mówiło się podczas sesji o koszcie łącznym na poziomie 10,5 miliona złotych i spłacie, takiej pełnej spłacie, dopiero w 2039 roku. Złośliwi, panie burmistrzu, no powiedzą, że jest to komfortowe rozwiązanie dla władz miasta, też dla radnych, którzy ostatecznie to oni podejmują decyzję, no bo ponieważ ta pełna spłata przypada dopiero za 15 lat. Czy faktycznie te obligacje to jest najlepsze narzędzie, po które powinniśmy jako miasto sięgać w tym momencie? Może nie najlepsze, ale najszybsze, jeśli chodzi o czas, który nas w tej chwili goni, a radni też ten czas skracają do podjęcia takiej decyzji, ponieważ pociągnięcie i wdrożenie działań związanych z kredytem, no to powoduje nam duży okres czasu, który musimy jakby przygotować pod specyfikację przetargową i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też większość samorządów idzie w obszarze obligacji. My na pewno będziemy starali się w kolejnych latach budżetowych nie patrzeć się na to, że mamy jakąkolwiek nadwyżkę budżetową, bo jeżeli ona będzie, a staramy się patrzeć realistycznie nad budżetem na 2025 roku, to tą nadwyżkę jakby wdrożyć w działania związane z obniżeniem kosztów związanych z braniem tych obligacji na 2035-2040 rok. Chcemy wcześniej na pewno spłacać te wszystkie kwoty.
Podczas sesji, panie burmistrzu, wspomniał pan o tym, że najtrudniejszy jest właśnie ten 2024 rok. Przywołał pan plan tworzony na poziomie rządu, na poziomie centralnym, który ma zwiększyć znacząco wpływy do budżetu samorządu. Wiem, że ma pan wstępne wyliczenia dla miasta Sanoka. Tak. Proszę podzielić się tymi informacjami. Te wyliczenia są bardzo optymistyczne i jeżeli byśmy wnioskowali albo otrzymalibyśmy tą kwotę, które Ministerstwo Finansów chce zabezpieczyć dla miasta Sanoka, to na pewno dzisiaj nie rozmawialibyśmy na temat trudnej sytuacji finansowej, która spotyka wiele samorządów. Dlatego też mogę śmiało powiedzieć, jeżeli Ministerstwo Finansów planowało w tym roku wpływy do Urzędu Miasta Sanoka kwotę 98 milionów z PIT i CIT, to w kolejnym roku budżetowym będzie to kwota 128 milionów, czyli 30 milionów więcej. A wiemy o tym, że płynność finansowa jest zależna od dochodów, czyli od wpływów do budżetu miasta. Powiedział pan do radnych też, panie burmistrzu, że w stosunku do pana prowadzona jest polityka obrzucania błotem, że w tego typu postępowaniu zawsze część tego błota na osobie atakowanej zostanie. Czy faktycznie na linii burmistrz-radni dochodzi do takich nieeleganckich zagrań? Też mówił pan o tym, że do osób, które w ten sposób postępują, gdzieś te później negatywne emocje, negatywne nastawienie wraca i odbija się im czkawką. Czy może podać pan jakieś przykłady? Tych przykładów jest dużo, wystarczy pośledzić sobie profile części radnych i posty, które są umieszczane. Myślę, że wystarczy też prześledzić sesję Rady Miasta, jak wygląda merytoryczna rozmowa lub brak tej merytoryki w niektórych wypowiedziach, danych, które są przedstawiane. Ostatnio pan skarbnik też odniósł się do danych, które gdzieś tam zostały przedstawione przez jedną z pani radnych, też przez pana radnego i też pokazał, że nie do końca jest to w ten sposób odpowiednio przedstawione, bo mieszkańcy są wprowadzani w błąd. Ta analiza finansowa naprawdę nie jest łatwa. Wolałbym, abyśmy rozmowy toczyli w kuluarach na komisjach, a nie tak jak zadaję często na komisjach pytanie, czy szanowni państwo macie coś do tej uchwały, czy moglibyście się państwo wypowiedzieć. Okazuje się, że nikt nie wyraża swojej opinii, a przychodzi sesja i mamy 2-3-godzinną rozmowę na temat uchwały, która powinna być tak naprawdę już przedyskutowana na komisji finansowej, zatwierdzona i przychodzimy na sesję podnosząc rękę, głosując nad uchwałą, którą już żeśmy uzasadnili i dyskusję merytoryczną przeprowadziliśmy. Dlatego też stwierdzam, że cieszę się bardzo, że też mieszkańcy coraz częściej oglądają te nasze sesje. Mam informacje z różnych źródeł, że też widzą, jaki głos ich reprezentuje, radnych, burmistrza, to znaczy władzy wykonawczej i ustawodawczej, kto ich tak naprawdę reprezentuje, na kogo oddali swój głos, czy jest to głos merytoryczny, czy jest to głos oparty o dokumenty, które są w Urzędzie Miasta. Tak jak już powiedziałem, ocenę zostawiam mieszkańcom. Ja liczę na to, że każdy z radnych również uderzy się w pierś i będzie brał pod uwagę to, że realizacja budżetu na rok 2024 to jest realizacja budżetu, który został zatwierdzony przez poprzednią radę i musi być kontynuacją. Jeżeli nie będziemy kontynuować tego, to będziemy tworzyć takie małe wojny, a na tych wojnach zazwyczaj giną ludzie po jednej i po drugiej stronie. Nie chciałbym tego, ponieważ Sanok zasługuje na merytoryczną rozmowę i tworzenie warunków dla nas wszystkich, dla mieszkańców, które będą godne tego miasta, królewskiego miasta. Tak jak pan wspomniał, panie burmistrzu, podczas sesji sporo emocji, ale mam wrażenie, że pan również nie gryzie się w język w niektórych momentach. Czy tak faktycznie jest również z pana perspektywy? Ja mam taką duszę człowieka, który walczy do końca. Zawsze to powtarzam często w różnych aspektach. Niektórzy mówią, że już straciliśmy sponsora, nie zrobimy tego, nie zrealizujemy takiego działania. Okazuje się, że udało się pozyskać środki, udało się pozyskać sponsora, na przykład do hokeja czy do innych dyscyplin sportowych. Walczymy do końca i ja chciałbym, abyśmy się opierali często w większości na prawdzie, a często jest tak, że właśnie tą prawdę pomijamy poprzez jakimś, nie wiem, wpisem, komentarzem, zasłyszaną jakąś plotką na mieście. Sanok jest miastem małym. Tak naprawdę często radny czy burmistrz, jeżeli powie coś w przestrzeni publicznej, to za chwileczkę trafia do drugiego środowiska, które chce to wykorzystać. Dlatego też wierzę w to, że te wszystkie rozmowy, które są realizowane na
w obszarze Urzędu Miasta, Rady Miasta, będą na tyle merytoryczne, że będą prowadzić do ważnych działań, które będą skutkować rozwojem naszego miasta. Wspomniał Pan o transmisjach z sesji. No ja mogę przywołać taką statystykę, że na portalu esanok.pl te transmisje ogląda 10 razy więcej osób, 10 razy więcej mieszkańców niż miało to miejsce podczas wielu sesji w poprzedniej kadencji, ale też wiąże się z tym jeszcze inny fakt, moim zdaniem bardzo przykry i moim zdaniem jest to jakaś pilna rzecz do naprawy, tak to nazwijmy w cudzysłowie. Chodzi o to, że społeczeństwo jest bardzo podzielone. No, wyrazem tego była choćby w mojej opinii wizyta mieszkańca na ostatniej sesji, jego bardzo taki jednostronna wypowiedź, ale to jest tylko przykład, bo tego typu opinii, tego typu komentarzy wylewających się na forach internetowych, mediach społecznościowych jest co niemiara. Co jest przyczyną tego, że społeczeństwo jest tak podzielone i co Pan zamierza zrobić, czy co powinniśmy zrobić my wszyscy, aby załagodzić tę sytuację? To znaczy, powinniśmy uważać na słowa, które padają w przestrzeni publicznej. Powinniśmy uważać też na komentarze, które udzielamy jako osoby publiczne. Zwróciłem uwagę na profile ostatnie i te posty, które się pojawiają. Ostatnio też radnym po części wypomniałem, że przeglądając profile i jak policzyłem sobie ostatnio wśród radnych, na mój temat tych postów było ponad 40, gdzie ja umieściłem dwa związane z tym, jaka jest sytuacja finansowa i dlaczego radni nie podjęli decyzji na temat emisji obligacji. To pokazuje, że my bardzo szybko emocjonalnie też podchodzimy do danej strefy życiowej. Chciałbym, aby media również, i mam tutaj taką prośbę do Państwa, abyśmy też również przekazywali informacje, które są takie zgodne z prawdą, żebyśmy samymi tytułami nie zabijali już przekazu, który znajduje się w treści, ponieważ nieraz sam tytuł pokazuje, w jakim kierunku mieszkaniec będzie patrzył, w jakim kierunku będzie odbierał naszą informację, którą chcemy przekazać. Ogólnie to, co się dzieje w świecie ostatnio, tak analizuję to wszystko, biorąc pod uwagę nawet olimpiadę, która się odbywa, widać, że społeczeństwo jest podzielone. Jeżeli Polacy, my, mieszkańcy Sanoka również, jako grupa społeczna, nie będziemy myśleć o naszym dobrym wspólnym, to będzie źle. Nie możemy myśleć tylko o własnym ogródku. Musimy myśleć o perspektywie budowy naszego miasta. Mamy bardzo dużo inwestycji rozpoczętych. Inwestycje prorozwojowe, dające możliwości dla naszego pięknego miasta. Zaczęliśmy, tak jak już powiedziałem, strefę gospodarczą, budownictwo mieszkaniowe, dużo ulic, budowa mostu. Nie rzucajmy ostrych słów na wiatr. Często radny wypowiadający się, że dzisiaj inwestycja, która ma pokrycie 92% dofinansowania, czyli budowa mostu, jest mostem w krzaki, pokazuje, jakie jest to myślenie. To jest dla mnie straszne myślenie osoby, która ma być głosem wyborców, bo śmiem twierdzić, że nie wszyscy wyborcy, którzy głosowały na tą osobę, myślą tak samo jak ten radny. Dlatego prosiłbym bardzo o wyrozumiałość nas wszystkich. Też mówię to do siebie. Ja staram się podawać dłoń osobom, które chcą pracować merytorycznie na rzecz miasta Sanoka. Czy ja mogę w takim razie Pana prosić o deklarację? Deklarację złagodzenia języka, deklarację ostudzenia troszeczkę emocji. Właśnie stricte osobiście, indywidualnie od Pana. Zapytam też o to w perspektywie tego, że za tydzień chciałbym porozmawiać, zaprosić na wywiad przewodniczącego Rady Miasta Sanoka Sławomira Miklicza i z taką samą prośbą wystąpię do niego. Poproszę o to, żeby przekazać tę gorącą prośbę, apel wszystkim radnym. Ja myślę, że tak, że tutaj powinna być też rola po drugiej stronie, bo jak wszyscy mówimy, do tańca trzeba dwojga. Ja to powtarzam również panu przewodniczącemu. Kilkukrotnie się z nim spotkałem, też przedstawiając właśnie taki tok myślenia i tworzenia naszego wizerunku jako rady i przedstawicieli władzy, którzy reprezentują to społeczeństwo na zewnątrz. No, nie jest łatwo słyszeć w różnej przestrzeni publicznej, że nie ma porozumienia pomiędzy radą a władzą wykonawczą. Na dzisiejszym czasie to jest bardzo potrzebne do tego, abyśmy tworzyli miasto przyjazne. A jeżeli miasto ma być przyjazne, to musi być jednoznaczny kierunek, który będzie obejmował zarówno władzę wykonawczą, jak i ustawodawczą w jego rozwoju, przy współpracy oczywiście z przedsiębiorcami, z mieszkańcami. To musimy budować i do tego musimy wrócić. Ale panie burmistrzu, tak wprost, czy mieszkańcy mają pana deklarację złagodzenia języka, ostudzenia emocji podczas obrad sesji?
Tak, mieszkańcy mają moją deklarację dotyczącą tego, że będzie ta rozmowa merytoryczna i oparta na faktach i taką też bym chciał, aby druga strona realizowała. Już na sam koniec temat oświaty, temat planu oszczędnościowego. Druga jego wersja jest aktualnie przygotowywana. No wiele środowisk, muszę powiedzieć, drży na samą myśl o publikacji tego dokumentu, bo no z reguły czy z samej nazwy to wynika, że program oszczędnościowy będzie związany z zaciskaniem, z mocnym zaciskaniem pasa. Tylko moje pytanie jest takie, dlaczego już ta pierwotna wersja programu oszczędnościowego, który Pan mówił, że to jest wersja absolutnie robocza, no ale bije aż z niego uderzenie w oświatę. Dlaczego właśnie oświata? Dlaczego stołówki, szkoły, a przede wszystkim dzieci, nauczyciele i pracownicy obsługi szkół no mają płacić za politykę finansową gminy, za popełniane błędy, czy też za obiektywne przesłanki, obiektywne argumenty, które wpłynęły na budżet miasta Sanoka? Zadam pytanie panu. Skąd państwo mają program oszczędnościowy? Program oszczędnościowy ten w wersji roboczej. Tak, w wersji roboczej. Tak, zostaliśmy o nim poinformowani przez radnych miasta. No właśnie, no i tutaj właśnie to jest ta merytoryczna rozmowa, o którą prosiłem radnych miasta Sanoka. Mówiłem, że przedstawiamy jakby opinie poszczególnych wydziałów, poszczególnych naszych jednostek do tego, co możemy stworzyć w programie, w projekcie tego programu oszczędnościowego i prosiłem bardzo, żeby też ten dokument nie dostawał się do przestrzeni publicznej, bo dzisiaj właśnie dyskutujemy nad czymś, co tak naprawdę nie ma żadnej pieczątki, nie jest potwierdzone przez Radę, nie jest potwierdzone przez burmistrza, a nad którym dokumentem pracujemy. To w takim razie, panie burmistrzu, czy zapisy tego pierwotnego, roboczego planu naprawczego, przepraszam, oszczędnościowego, tak, bądźmy tutaj precyzyjni, jeśli chodzi o sformułowania, nie znajdą się w tym, co państwo zaprezentują 10 sierpnia? Na tą chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, czy te akurat zapisy będą w programie oszczędnościowym, ponieważ ten dokument jest tworzony zewnętrznie poza Urzędem Miasta. Po zatwierdzeniu oczywiście przez Radę Miasta, przeze mnie, przez pana przewodniczącego, przez radnych, będziemy starali się, aby ten dokument miał już taką jakby procedurę, którą będziemy wdrażać i harmonogram naszych działań, które będziemy realizować w kolejnych miesiącach. Będziemy wtedy informować już mieszkańców Sanoka, jakie działania będziemy podejmować. Na pewno nie takie, które będą uderzały w mieszkańców, w nasze dzieci, w szkoły. Systematycznie musimy tworzyć jak najlepsze warunki. Nie mogą ucierpieć, tak jak już powiedziałem, na tym nasi mieszkańcy i wszystkie działania oszczędnościowe będą tak tworzone. A jeżeli będą drastyczne zmiany, które będziemy musieli wdrożyć, choćby nawet kiedyś łączenia szkół, to one są nieuniknione. Ja mam informacje z różnych samorządów. W niektórych miastach będzie łączonych po 3-4 szkoły. Jeżeli w jednej z naszych szkół dzisiaj uczy się 400 uczniów, a kiedyś uczyło się ponad 2000, to świadczy o tym, że budynki mogą stać puste, ale my musimy je utrzymać. Łatwiej te środki przerzucić na jakość i lepsze możliwości realizacji edukacji dla naszych uczniów, niż utrzymywać dwa obiekty, które no, są kosztochłonne i my ponosimy na tym straty. I już na sam koniec obiecuję, czego życzyłby sobie Pan jako włodarz miasta właśnie w perspektywie tej całej naszej rozmowy, czyli rozmowy o finansach miasta w najbliższych tygodniach. Jaki jest taki precyzyjny plan, czyli rozumiem plan oszczędnościowy do 10 sierpnia, a później sesja nadzwyczajna. No nie wiem, jeżeli i tym razem radni nie przyznaliby tych, nie zgodziliby się na emisję obligacji, no to co wtedy? Czy to faktycznie będzie już taki moment, w którym już o tych obligacjach będziemy musieli myśleć jako o czymś, co jest absolutnie konieczne? Obligacje są konieczne. My musimy na tym etapie powiedzieć sobie, że one są wpisane, tak jak już powiedziałem, w budżet i my nie mamy innej możliwości dzisiaj kredytowania tych inwestycji, chyba że jeszcze jakąś procedurę nową wymyśli pan skarbnik i cały referat finansowy. Ja sobie życzę współpracy. Współpracy dla dobra miasta Sanoka, wszystkich nas, nie tylko patrzenia i własną politykę, którą chcemy realizować, tylko patrzenia w to dobro miasta Sanoka, na które Sanok zasługuje. Serdecznie panu dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu również.